5 minut po godzinie 8. Zespół Queen, bardzo dziękujemy. Radio Kaszebę. W Gdyni słychać nas na 92,3 oraz 98,9 FM. Radio Kaszebę. Już niebawem rusza kolejna edycja projektu charytatywnego międzypokoleniowa Paczka Świąteczna. W czwartej odsłonie tego wydarzenia paczki świąteczne otrzymają seniorzy oraz dzieci. Czy każdy z nas może się włączyć w taką pomoc oraz jaki jest cel tej szczególnej akcji, opowie nasz dzisiejszy gość, prezes Fundacji Adaptacja, Kordian Kulaszewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Kordianie, czym jest akcja międzypokoleniowa Paczka Świąteczna? Jak charakteryzuje się na tle innych tego typu akcji? To paczka, gdzie tak naprawdę jest taka różnorodność. Czyli na przykład w międzypokoleniowości chodzi o to, że seniorzy czasami, ci, którzy są bardziej zamożni, robią paczki swoim tak zwanym przybranym wnukom, czyli dzieciom. I też jest na odwrót. Czasami włączają się przedszkola, które robią właśnie paczki seniorom. Dlatego nazywamy to paczką międzypokoleniową. Też dlatego, że paczka międzypokoleniowa to też nie tylko seniorzy, jak fundacja tutaj idzie bardzo w kierunku międzypokoleniowości, ale też zajmujemy się aktywizacją seniorów. Ale też chodzi właśnie o to, że nie tylko robimy wigilię dla seniorów, nie tylko robimy spotkanie dla seniorów takie świąteczne, ale też właśnie robimy w różnych miejscowościach mniejszych takie spotkania mikołajkowe. Ale co okazało się, bo to jest już czwarta edycja, że to spotkanie mikołajkowe to nie tylko mikołajkowe, czyli z rodzicami, ale to, gdzie spotkaliśmy się na wspaniałych Kaszubach, które tam zaczęliśmy to robić, zaraz będę mówił o miejscowościach, gdzie właśnie ta międzypokoleniowość została pokazana. Czyli na tej mikołajki, na spotkania przychodzili dzieci razem z swoimi dziadkami, babciami. I to było fajne, gdzie oni się bawili i byli wspólnie razem. I to jest na tyle fajne, że to tutaj jakby w mieście nie jest tak popularne. Oczywiście jest bardziej rodzinnie, oczywiście, ale mniej tego. Robiliśmy, na początku zaczęliśmy od miejscowości Poczołowice i tam faktycznie zobaczyłem to, że cała sala z rodzicami, właśnie z seniorami się bawi na tych mikołajkach. Ten Mikołaj świetnie to poprowadził, to Paweł Czaja, któremu bardzo dziękuję za to, że też angażuje się w tą akcję. I właśnie nie tylko to, że tak naprawdę dzisiaj w miastach, niestety muszę to powiedzieć, jest najczęściej tak, że jak są organizowane jakieś mikołajki, to jakieś tam 50% jest tak, że rodzice zostawiają swoje pociechy, żeby się bawiły razem z Mikołajem, a sami niestety w smartfony uderzają. A na wioskach niestety jest tak super, że oni razem się bawią. Nie ma tych smartfonów, te dzieci same przychodzą, oni chcą się bawić, integrować, właśnie wchodzą w interakcję z tymi dziadkami, którzy chodź, babcia, dziadek, chodź, pobawimy się razem z tym Mikołajem, bo tam są gry, zabawy różne, które w to wchodzą. I to jest najbardziej fajne, że my powracamy i chcemy powrócić do tego, żeby to była ta międzypokoleniowość, że to, co tak naprawdę dzisiaj w mieście, no nieczęsto jest spotykane, że cała rodzina jest razem, czyli wnuk, córka, babcia z dziadkiem. Tutaj pokazujemy, że jest powrót, że my chcemy po prostu tej międzypokoleniowości, bo tu muszę jakby zacząć do mojego początku fundacji. My jesteśmy aktywizacyjną fundacją i żeby nie było demencji i Alzheimera, to musimy aktywizować, czyli ci seniorzy muszą czuć się potrzebni. A jak można pokazać, że mają być potrzebni, jak przez te piękne maluchy, które są i cieszą się? Ja z jednym z wywiadów mówiłem tak, że musimy aktywizować seniorów, bo ci seniorzy tęsknią za swoimi wnukami. Często ich nie mają, bo są za granicą, są właśnie poza granicami Polski i tęsknią za nimi. I mają ich tylko tak naprawdę na wakacje. A tutaj przez to, że jest ta paczka, że mogą się zintegrować, że mogą coś zrobić dla innych, mogą ich zobaczyć, pobawić się z nimi, to jest właśnie ten cel i to mam nadzieję, że to jest fajne i to robimy i mam nadzieję, że się wszyscy włączą w paczkę, nie tylko właśnie ci dorośli, ale też sponsorzy. Serdecznie zapraszamy. W zeszłym roku było to naprawdę miejscowości kaszubskie. Bardzo dużo ich organizowaliśmy. Było to około 5 tysięcy paczek.
tych mniejszych i tych większych oczywiście, tu gdzie się łączyli też radni gminy Linia i mam nadzieję, że też się powłączają inni. Serdecznie zapraszam do tego. Panie Kordianie, a z czego to wynika, powracając przed chwilą do pańskiej wypowiedzi, że rodziny, rodzice w miastach tych większych, o których pan wspomniał, no, smartfony, na wsiach w tych miejscach, miejscowościach nie. Z czego to wynika? Czy my nie jesteśmy przywiązani do tej kulturowości, do tej zabawy? No właśnie, sam się nad tym zastanawiam, powiem szczerze. Jakby widać, że my w Gdyni chyba bardziej mamy dostęp do tej kultury. Jesteśmy bardziej tacy jakby napojeni tym, co się, że tak powiem, dzieje jest bardzo często i dla nas to jest mniej atrakcyjne. Na wsi jednak ta atrakcyjność takich wydarzeń jest mniej częstsza. Tak samo jest na festynach. Festyny są bardziej wielorodzinne. Robimy festyny w Lewinie, gdzie widzimy, że tak naprawdę to międzypokoleniowość tam bardzo dużo jest. Tam jest, przychodzą całe rodziny, gdzie robimy tutaj w Gdyni, nie wiem, w Chyloni, w Leszczynkach, w Puskach Ścisowskich, czy w innej miejscowości. To jest trochę inaczej, tak? To jest właśnie to, że przychodzi bardziej właśnie babcia z jakimś wnukiem, nie ma tej rodziny. My mamy z czego wybierać. Tak. Jeżeli chodzi o duże miasta. Tak. Natomiast tych mniejszych jest tam raz na jakiś czas organizowany festyn, jest organizowane wydarzenie, czy w tym przypadku Mikołajki. Ludzie są spragnieni tego. Tak, są spragnieni tego, bardzo tego chcą. Chcą tej kultury, chcą tego spotkania z drugim człowiekiem. Chcą też się organizować, czy wspierać różne akcje, bo też chcą być potrzebni. To jest najważniejsze, bo tak naprawdę to, co ja zawsze powtarzam też w wywiadach, że to nie o to chodzi, żeby dać rybę, ale dać wędkę, żeby móc się wykazać, żeby móc coś zrobić. Na takich Mikołajkach to też te babcie pieką na przykład ciasto na jako poczęstunek. One też chcą się wykazać. One to umią robić i to chcą robić. Chcą się czuć dowartościowane? Tak, oczywiście, że tak. Ja mam pomysł, jeżeli chodzi o takie większe miasta, przed taką imprezą, przed wejściem na taką imprezę postawić koszyczek, wrzucamy tam telefony. Jest to jakiś pomysł. Po imprezie odbieramy. Jest to jakiś pomysł. I wtedy jest. Odbieramy nie swój wtedy, na przykład. Wybieramy jakiś. Na przykład. Nie, weryfikacją może oczywiście. Być taka sytuacja. Wspomniał pan, że to jest czwarta edycja. Tak, właśnie, czwarta edycja. A jak przebiegały poprzednie? Czy udawało się osiągnąć zamierzone cele? Tak, ostatni to był w ogóle hit, gdzie zamierzyliśmy tam około 2000 paczek i to były tylko miejscowości tak naprawdę tu miejskie, ale tak naprawdę mogliśmy dzięki temu rozszerzyć to na przykład od gminy Kolbudy, gdzie tam pojechaliśmy też do seniorów i do dzieci. Też taką miejscowość jak Smarzyno, gdzie też pozostawały te paczki, ale to dzięki sponsorom. To tutaj czy Fundacja Energa, czy Fundacja, kiedyś była Fundacja Lotos, które takie duże, które wsparły, zobaczyły tego, czy też Fundacja PKP, która zobaczyła to, że ten pomysł jest. No i bardzo ważne jest to, że uwierzyli w nas ci, którzy tak naprawdę taki indywidualnie, tak? Przez pomoc właśnie z waszym radiem, którzy usłyszeli, bo tak naprawdę tu trzeba to powiedzieć, że my jesteśmy taką alternatywą dla innych zbiórek, tak naprawdę. No właśnie, chciałem zapytać się, bo jesteście... Powiedział pan już słowo alternatywą. Chciałem zapytać, czy jesteście konkurencją dla Szlachetnej Paczki? Jesteśmy alternatywą, tak bym to nazwał, bo tutaj widzimy to, że niektórzy niestety nie chcą. Nie chcą tego wybierania. W Szlachetnej Paczce musisz wybrać daną rodzinę. A tutaj tak naprawdę ludzie chcą jakby coś dać, ale niekoniecznie chcą jakby wskazywać, bo wskazywanie i wybieranie tak naprawdę danej rodziny jest okej. Ja nie mówię tu złego słowa na Szlachetną Paczkę, ale tak naprawdę jest ta różnorodność. Czyli tutaj jakby możesz albo przynieść produkty, albo możesz po prostu te środki przelać jako darowiznę, czy tam przesłać na zrzutkę.pl. I tak naprawdę my widzimy te osoby potrzebne, tak naprawdę, czy te dzieci, które są, tak naprawdę możemy coś z nimi zrobić. No właśnie, a w jaki sposób docieracie do tych? Skąd wiecie, że akurat ta dana rodzina potrzebuje pomocy? My tak naprawdę bazę dużych rodzin to już jest przez 8 lat. To są różne. To jest przez parafię, to jest przez radnych, to jest przez różnych znajomych, którzy tak naprawdę wiedzą i potrzebują. My mamy tak naprawdę dużą wiedzę przez też seniorów. Ci seniorzy, którzy są tak naprawdę w blokach w mieście, mieszkają od już tam lat, to wiedzą doskonale, że ta sąsiadka, tu jej się nie przelewa, tu by się jej przydało i ta szeptany marketing jest mega super. Tak samo na wsiach. My wiemy przez probosza, który, że tak powiem, wie doskonale, on mówi, słuchajcie, tam i tam są ludzie, którzy naprawdę tego potrzebują.
No i to jest dobre, tak, że taki jakby sprawdzenie tego, bo tak naprawdę też współpraca z miejskimi czy gopsami tutaj też jest bardzo dobra. Oni, że tak powiem, są jakby dotknięci bardziej RODO, ale my możemy, że tak powiem, delikatnie z nimi współpracować i pójść do takich seniorów, którzy są i naprawdę są oni potrzebni. My naprawdę, ludzie odbierają to ze łzami w oczach, bo czasami mówią o tym, że nikt o nich nie pamiętał. Nikt nie pamiętał, czasami własne dzieci nie przychodzą z taką paczką i z taką radością, a my, kiedy rozdajemy, naprawdę proszę nas, jakby nie wiem tak, jak to zobrazować, ale jakby kwestia z tego, że powiedzieli przez ileś tam 30 lat, nie dostały nawet paczki dla dzieci, gdzie naprawdę potrzebowani mieli mleka dla swojej, a tutaj dostają paczkę i łzami w oczach, że to jest coś niesamowitego. To jest coś, co oni, to nie jest, musi być duże, ale dla nich jest gest. Ten gest jest taką radością, że ktoś przyjdzie, też z nimi porozmawia i da im coś, czy oni bezinteresownie. Po prostu oni nie musieli nic zrobić, bo najczęstsze pytanie to jest takie, a co ja mogę wam dać? Ci najbiedniejsi, ci, którzy tego... Ja mówię, nie, to jest dla ciebie za to, że robiłaś, na przykład byłaś dobrą pielęgniarką, tak? Bo były takie osoby, które tak naprawdę mają bardzo niską emeryturę, a na przykład były, pomagały na przykład w ileś tam lat ludziom bezinteresownie. I dzisiaj my chcemy te osoby też znajdywać i chcemy im pomagać. Czyli to magiczne słowo dziękuję po prostu tylko. Tak. Wymiar. A jakie podmioty wspierają was przy organizacji tej międzypokoleniowej paczki świątecznej? Bo sami nie działacie. Tak, tutaj jakby są sponsorzy różni jakby tego, tak? W zeszłym roku było dużą hurtownią, która nas wsparła, to był Selgros. To była firma, która naprawdę nas bardzo dużo wsparła. Te fundacje, o których już wymieniałem, które są, także radio, które, że tak powiem, też do nas mówi, wam za to bardzo dziękuję, że jesteście otwarci i możemy o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli to rozgłaszać. Te podmioty, czy ministerstwo, czy urząd miasta, czy właśnie mopsy, gopsy, czy ci radni, to są ci, którzy właśnie to wspierają. Bo to są ci najmniejsi, ci, czy tak powiem, którzy mogą to zrobić. I to jest dla nas najistotniejsze, najważniejsze. Potrzebujecie wolontariuszy do tego? Oczywiście. W jaki sposób ich rekrutujecie? My po prostu się do nas zgłaszają, my rozmawiamy z nimi i... widzimy ich tak naprawdę pomysł, bo też zbieramy te pomysły od nich, to jest najważniejsze. No i ich po prostu rekrutujemy, no jak w zwykłym CV tak naprawdę. Ale to jest właśnie ten pomysł na to, nie? Ale chętnie się zgłaszają i macie dużo chętnych? Właśnie tu jest, jakby tu zachęcamy do tego wolontariatu. Niestety dzisiaj wolontariat nie jest w modzie. Dzisiaj nie jest w modzie, wolontariat jest tylko wtedy, kiedy jest akcyjność, czyli jest akcja. Bardzo pomagają na przykład w zbiórce żywności, kiedy my też zbieramy żywność, jest na przykład harcerstwo. To jest jednak to, co to clue tego wolontariatu, gdzie tu jakby rodzice byli, albo są, albo chcą, żeby te dzieci były w harcerstwie, pokazują. Dziękuję też tym nauczycielom, którzy naprawdę chcą, że tak powiem, tych dzieci przyprowadzić. Też cieszyłbym się bardzo, gdyby ci rodzice też pewnie zauważali, pomimo tego, że no nie ma czasu za dużo, bo są różne obowiązki, ale też poświęcili właśnie tę godzinę, pokazać dzieciom, słuchaj, choć coś zrobimy, coś dobrego. Nie tylko domowa atmosfera, super, ale też choć zrobimy coś dla drugiej osoby. Czy można powiedzieć, że my chętnie pomagamy? To jest taka, gdzieś padło kiedyś określenie, że to jest moda na pomaganie. Jest akcyjność. Jest akcja, jest reakcja. Tak bym to nazwał. Jeżeli było dotknięcie, robiliśmy akcję z Ukrainą, była akcja. Jest akcja świąteczna i widzimy, że jest wow, no to ten wow idzie. Tak? Dlatego też w tym roku chcemy powołać takich ambasadorów do tej akcji. Będzie już jedną zgodziła się Agnieszka Oszczyk, to jest to prezenterka telewizji Gdańsk. Drugiego, że tak powiem, pana szukamy jeszcze, bo musi się zgodzić na to, też ambasadorów, bo też to jest tak, że my, jeżeli widzimy kogoś sławnego i powie, słuchajcie, to jest dobre, to jest super, to idziemy za tym tak naprawdę, za Ruszy tym kimś. To. Tak. A jeżeli jest taka sobie fundacja, która coś robi, fajnie robi, super, ale to nie ma takiej mocy przyciągania. Jak my powiemy w Radio Kaszeby i tu wy powiecie, super akcja, róbcie, robimy, to widzimy, że idziemy też tłumy. Super akcja. Robimy. Robimy. Znaczy się, jesteśmy sławni, tak? Dokładnie. Nie, idziemy.
takie małe pionki. To jeszcze, panie Kordianie, tak na koniec. Gdzie wszelkie informacje można znaleźć na wasz temat? Na stronie internetowej paczka.adaptacja.info i tam na stronie adaptacji.info też jest właśnie o tej paczce świątecznej. Też wszystkie informacje, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, jak można wspomóc, jak to robimy i dla kogo robimy. To jest też najważniejsze. I jak się można dołączyć do takcji. Czy dla kogo to wiemy? Robicie dla tych ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Dokładnie. To jest pewnie kropla w morzu ich potrzeb, ale tak jak pan wspomniał, to jest gest, za który wystarczy, może nie wystarczy, ale za które usłyszycie po prostu najzwyklejsze słowo, a ono ma moc. Dziękuję. Dokładnie. I dobro powraca. Bardzo dziękujemy. Naszym również gościem był dzisiaj prezes Fundacji Adaptacja Kordian Kulaszewicz. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Radio Kaszeber. Jestem Lewaj.